Jaworska. Witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Jak donosi gorzowskie.pl, mieszkańcy Gorzowa apelują o zbliżeniowe płatności w komunikacji miejskiej. Płatności zbliżeniowe są coraz bardziej popularne, jednak pasażerowie MZK nadal nie mogą używać tego sposobu płatności. Zapytaliśmy, czy i kiedy możemy liczyć na nowoczesne biletomaty w miejskich autobusach i tramwajach. Rozważamy różne metody płatności, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj będziemy przede wszystkim inwestować w płatności mobilne, ponieważ każdy z nas posiada przy sobie telefon komórkowy. Mamy mnóstwo aplikacji, które pozwalają do tego, żeby płacić za bilety komunikacji w sposób mobilny. Myślę, że karty będą powoli odchodziły jednak do lamusa, że jest to rozwiązanie przejściowe, a inwestycja w biletomaty, które by były na kilka lat, myślę, że nie byłaby do końca zasadna. I jeszcze to nie jest przesądzone, bo możliwe, że uda się takie biletomaty również z płatnością kartą zrobić. Niemniej jednak na pewno będziemy kładli główny nacisk na to, żeby jednak prowadzić sprzedaż poprzez płatności mobilne, takie w pełni mobilne, czyli właśnie każdy z nas posiada telefon, mamy różne aplikacje, płacimy aplikacjami, płacimy blikiem, więc dlaczego już nie płacić i nie generować kosztów, nie powodować tego, że jednak utrzymanie tego systemu jest bardzo drogie. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. W tej chwili zbieramy oferty z rynku. Chodzi o to, że system do obsługi elektronicznej biletów mobilnych w pełni przez aplikację jest tak naprawdę bezkosztowy, bo to są gotowe aplikacje, które każdy na swój smartfon może ściągnąć. Biletomaty, które będą obsługiwały karty płatnicze, to jest wydatek jednak kilkuset tysięcy złotych rocznie. W związku z tym musimy w jasny sposób opowiedzieć się za którąś opcją, ale na pewno będziemy brali ten argument ekonomiczny pod uwagę. Miasto przedstawiło szczegółowy program świątecznych wydarzeń zaplanowanych na nadchodzące tygodnie. Wydarzeń jest tak dużo, że musimy je przedstawić po kolei. Świąteczny klimat zainauguruje w mieście Teatr imienia Juliusza Osterwy mikołajkowym spotkaniem baśniowym. Od 1 grudnia będzie można zobaczyć Tajemniczy Turban, Piękną i Bestię oraz Opowieść wigilijną. Nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez udziału teatru w wszystkich imprezach wokół tego pięknego, wzruszającego święta. My zaczynamy ten świąteczny maraton od 1 grudnia, bajkowe, mikołajkowe spotkania teatralne. Zapraszamy na 3 spektakle, Tajemniczy Turban na scenie kameralnej, Piękna i Bestia i Opowieść wigilijna. Po każdym spektaklu spotkania z Mikołajem, którzy specjalnie przyjeżdżają do nas tutaj do Gorzowa z Laponii, i na etacie będziemy mieli 3 Mikołaji, więc będzie dużo atrakcji. Zaprosiliśmy również do tej wspólnej naszej zabawy przedświątecznej dzieci z Ukrainy. Chcemy, żeby chociaż przez moment zapomnieli o tej sytuacji, która się tam dzieje. Chcemy z nimi wspólnie spędzać ten piękny, przedświąteczny okres, bawić się z nimi, wspólnie rozmawiać z Mikołajem i no, przeżywać ten czas przyjścia świąt Bożego Narodzenia. Więc zapraszamy Państwa do teatru od 1 grudnia do 22 grudnia. Jesteśmy z Państwem, atmosfera przedświąteczna i wspólne zabawy w naszym teatrze. W ramach wojewódzkiej kampanii Żyj pełnią życia bez energetyka uczniowie gorzowskich szkół ponadpodstawowych przeprowadzili symulację rozprawy sądowej, w której oskarżali i bronili napoje energetyczne. Celem profilaktycznej inscenizacji było zwiększenie świadomości młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat szkodliwości napojów energetycznych.
Myślę, że tak, dlatego że zmusza ich do znalezienia argumentów i przeanalizowania tego, co chcemy im przekazać. Oni sami muszą dojść do pewnych wniosków. Nie jest to formułka, którą my im wygłosimy i przekażemy, tylko jest to praca, która zmusza ich do poszukiwania odpowiedzi, do refleksji, do pogłębiania wiedzy. Myślę, że ta forma jest o wiele bardziej ciekawa. Wiemy z różnych publikacji i badań, że te energetyki są spożywane nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie i na świecie, wśród dzieci i młodzieży. Im dłużej są na rynku, tym jakby granica wieku osób czy młodzieży i dzieci spożywających się obniża. Budzi to duży niepokój. Na pewno warto by było porozmawiać na ten temat z lekarzami, którzy praktykują, bo z pewnością zgłaszają się dzieci czy rodzice z dziećmi z problemami na przykład z koncentracją, z prawidłowym snem, z jakąś taką aktywnością na dłuższą metę, bo nie mówimy tu o aktywności, która się jak gdyby nasili na chwilę po spożyciu energetyka, tylko mówimy o funkcjonowaniu dziecka w jakimś przedziale czasu i radzenia sobie czy z nauką w szkole, czy w ogóle w domu z funkcjonowaniem. To są problemy i badania, że tak powiem, które dopiero są prowadzone i skala tego zjawiska dopiero jest badana, natomiast są informacje o tym spożyciu w coraz niższych grupach wiekowych. Myślę, że będą prowadzone prace nad wprowadzeniem limitu wiekowego, bo to nie chodzi o wylanie dziecka z kąpielą, tylko o wprowadzenie pewnych regulacji, które będą chroniły najmłodszych przed produktami, które nie są dla nich dedykowane. To, że nie wolno ich spożywać w szkołach i w sensie nie można ich kupić w sklepikach szkolnych, no nie rozwiązuje problemu, bo można je nabyć w każdym innym sklepie, więc chodzi o to, żeby wprowadzić taką regulację, jaka dotyczy na przykład alkoholu czy papierosów, których młodzież nie może kupić poniżej pewnej granicy wieku. Do Gorzowa przyjedzie Jarosław Kaczyński. Będzie to kolejne objazdowe spotkanie prezesa PiS z wyborcami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości 3 grudnia odwiedzi Gorzów, następnie spotka się z mieszkańcami Zielonej Góry, a 4 grudnia odwiedzi Nową Sól. Ilu gorzowianom uda się dostać na spotkanie i czy z ust prezesa padną teorie rozpalające opinię publiczną, dowiemy się w najbliższą sobotę. Najbliższy weekend będzie bardzo bogaty politycznie, szczególnie dla nas, dla Zjednoczonej Prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ zarówno w sobotę, jak i w niedzielę planowane są wizyty prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Już cała Polska wie, że to zawsze jest istotne wydarzenie polityczne, mocno zawsze interpretowane, bardzo ciekawe. Prezes za każdym razem podejmuje nowe problemy, ale stara się też tą problematykę swoich wystąpień osadzić miejscowo, osadzić regionalnie. Robi to z łatwością, ponieważ prezes od lat systematycznie jeździ w Polsce, bywa, był w Gorzowie, w Zielonej Górze, w różnych innych miejscach. Jest również w stałym kontakcie z posłami z województwa lubuskiego, więc na pewno będą wątki lubuskie, bo tak jest w każdym tym wystąpieniu. I jakie, to chciałabym, żebyśmy tą ciekawość jeszcze utrzymali do najbliższej soboty i niedzieli. My organizacyjnie i logistycznie do tej wizyty przygotowujemy się, żeby wszystko było dobrze. Będzie spotkanie pana prezesa na Chopina na Akademii Gorzowskiej. Liczymy na to, że będzie taka grupa, która się zmieści w tej auli. To około 360 do 400 osób maksymalnie. Pytania oczywiście jak zawsze będą kierowane bezpośrednio do pana prezesa. Tematów na pewno jest dużo,
Ale ostatnio też myślę, że musimy przygotować pana prezesa na to, że pojawiają się kolejne trudne sprawy, które wiążą się z samorządem województwa i ta współpraca z samorządem nie jest dobra, chociaż w różnych miejscach Polski też może być różnie, ale tu szczególnie jest ciągle napięta między przedstawicielem rządu a samorządem województwa, którego siedzibą jest Zielona Góra. Te tematy są coraz trudniejsze, więc też musi być przygotowany na bardzo trudne odpowiedzi. No, musimy mu to, o tym powiedzieć, dlatego też ten tydzień jest do wyjaśnienia wszystkich ostatnich wydarzeń, o których piszą media, mówią media. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.